Droga mamo, wiesz, jak to jest, patrzysz na swoje dzieci, jak bawią się razem, i nagle, bez żadnego ostrzeżenia, z harmonijnej zabawy rodzi się konflikt. Serce mięknie, kiedy słyszysz te małe głosy, które jeszcze chwilę temu śmiały się, a teraz podnoszą się w złości. Chciałabym porozmawiać z tobą, od matki do matki, o tym, jakie kłótnie między naszymi pociechami są naturalną częścią ich rozwoju. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego dzieci tak często się kłócą? Jak się okazuje, konflikty są ważnym elementem ich dorastania. To w tych małych starciach uczą się negocjować, wyrażać emocje, rozumieć granice własne innych. Przez te potyczki, choć bywają dla nas wykańczające, nasze dzieci rozwijają umiejętności społeczne, które będą im towarzyszyć przez całe życie. Jakże często obserwujemy, jak nasze dzieci rywalizują o zabawkę, uwagę rodzica, czy nawet o miejsce na kanapie. To naturalne, że każde z nich chce czuć się wyjątkowe i ważne. W końcu, każde z nas chce być dostrzeżone i docenione, prawda? Te konflikty, choć wydają się błahe, są dla maluchów próbą sił i okazją do nauczenia się, jak radzić sobie z frustracją i rozczarowaniem. Podczas gdy my, dorośli, możemy mieć ochotę natychmiast interweniować i zaprowadzić pokój, czasem warto zastanowić się, czy nie lepiej pozwolić dzieciom spróbować rozwiązać problem samodzielnie, oczywiście w granicach bezpieczeństwa? To niełatwe patrzeć, jak nasze dzieci przeżywają trudne chwile, ale pamiętaj, że każda mama pragnie tego, by jej pociechy wyrosły na silne, niezależne osoby. A ten proces zaczyna się właśnie od małych kroków, takich jak samodzielne rozwiązywanie konfliktów.